Software Invasion 3D Grand Prix. Okej, biegi zmienione. Dobra, witam bardzo serdecznie w 3D Grand Prix na Acorna. Proszę Państwa, i co my tutaj mamy? Okej, biorę udział w jakimś tam wyścigu. Następne będzie w Silverstone. Dobra, trzeba ukończyć każdy wyścig na jednym z czterech pierwszych pozycji, aby zakwalifikować się do kolejnego etapu. Dobrze. Każdy wyścig zawiera trzy okrążenia i jest 8 różnych właśnie tych torów jazdy. No dobrze. Teraz mamy tu sterowanie, caps lock, control, no chyba gorszych klawiszy to już nie mogli wymyśleć. No dobra, jest jak jest, lecimy dalej. Tutaj kto zrobił grę, wszystko jedno. Zaczynamy. Press any key. Okej. Spacja albo fire. Trzeba mieć joystick do tego oryginalny, żeby to zadziałało chyba. Dobra. No. Ruszamy. Aha, dobra. Spacją się zmienia. Okej. Okej, trochę hamować do góry. Dobra, no nie jest tak źle. Widzę, że nawet fajnie gra zrobiona, jak na taki mały komputerek. Trzeba przyznać, że... Znaczy mały, on był kawał maszyny to był z tego czasu. Aj, kurcze zderzenie. A teraz w dół musimy, jak to w dół? Aha, redukujemy z... Dobra. Zaraz, bo tu muszę skręcić, bo zaraz wyjadę poza trasę. Dobra. Dobra, skręcaj szybciej. Z tym skręcaniem ma problemy, jak jadę maksymalną prędkością, to praktycznie skręcać nie ma jak. A oni się pojawiają znikąd. Dobra, trochę trzeba hamować. Jak nie jadę ze zbyt dużą prędkością, to łatwiej jest mi... To łatwiej jest mi przyhamowywać i skręcać. Właściwie skręcać bardziej. Nie no, trzeba przyznać, że jak na grę na 8-bitowca, to całkiem dobrze jest zrobiona. Okej, na razie mam pozycję 10. O, to chyba nie za bardzo. Ja tutaj widzę możliwość, żeby zdobyć jedną z czterech pozycji. Co jest? Hamuj, żeby się z nim nie zderzyć. Dobra, wymiń go. No jak to takiego wyminąć, jak on szeroki jest na pół trasy, no? A ja jeszcze szerszy jestem, no. Ja to w ogóle całą trasę zajmuję. No jedź do przodu. O, następny wyleciał znikąd, no. To nie fair jest trochę. Już zakręt, hamuj. A, oczywiście. Ale gościu... Nie przyhamuje, jak się ze mną zderzy, tylko on ucieka dalej. No, powinienem redukować prędkość, to bym szybciej rozwinął tą prędkość. Tak. Dobra, nie damy się zderzyć. Na zakrętach... No jak to wyprzedzić? No nie, może tak się uda? No tak, w kółko zahaczył, no pewnie. Czy... Przepraszam bardzo, ale czy mój pojazd ma szerokość prawie całej trasy? Chyba tak, to jest jakieś nieporozumienie, przecież to nie idzie tego wyprzedzić. Nie, to trochę porażka. Hamuj. No jak ja mam go wyprzedzić? No i wjechałem kołem w jakiś kibel, no. No nie wytrzymam, no. Ale to jest po prostu... To jest niedopracowane tutaj, jest zdecydowanie, to tak nie powinno być, no bo nie można wyprzedzić
nie można wyprzedzić żadnego pojazdu, no. O, następny wyleciał znikąd i teraz go wyprzeć, nie? Życzymy szczęścia przy wyprzedzaniu. Tego weźmiemy, tak? Ale kołem zahaczę. O, jeszcze się tutaj, prawda, zbliżył do mnie. Gdzie? No, po prostu szał. Jak komar jadę. Okej, może tędy będziemy jechać, będzie lepiej. Jak tutaj nie możemy wyprzedzić, to tylko muszę chyba po trawie jechać. No to wygląda. Po trawniku muszę jechać, żeby ich wyprzedzić. Tak? Zgadza się? No i ten też na trawnik mi tu wjeżdża, ale wziąłem go. Chyba to jest jedyny sposób. Jak nie możesz wziąć przeciwnika, to wio na trawę. Na trawę. I go weźmiemy. Tak jest. Żeby jakiś mi tutaj kibelek nie wyleciał. Ale wyleciał kibelek, no jasne. Dobra, ale już przynajmniej coś wiem. Tylko tyle, że no nie ma szans, żeby to... O, to jak nie to, to tu. No to jak się mam zmieścić? Nie no, powiem tak. Gra fajnie zrobiona technicznie, ale jeśli chodzi o... że tak powiem... pomysłowość, to raczej chyba ma to wiele do życzenia. Niestety ta gra, więc... to jest chyba dla tak zwanych... dla osób z mocnymi nerwami, o. Bo to jest niemożliwe, już mam 24. pozycję. A siłą rzeczy... ciężko wyprzedzić jeden pojazd nawet. Stój, no ale to zawsze jest tak, że oni się muszą ze mną zderzać. Idą ze mną na okrągło, na kolizję. Co mnie po prostu, krótko rzecz ujmując, irytuje. Dobra, i po trawniku. Po trawniku może go wyprzedzę kiedyś. No, wyprzedzę. Dobra. Jakoś to może... No nie, to nie ma szansy, żeby tutaj zdobyć jakiekolwiek czwarte miejsce. O, proszę, kołem. Już tego, jest za szeroki pojazd. Za szeroki, nie ma możliwości wyprzedzenia kogokolwiek. Po prostu porażka. Nie da się tej gry ukończyć, to jest niemożliwe. No da się wyprzedzić jak na trawę wjadę, pod warunkiem, że jeszcze jakaś przeszkoda mi nie wejdzie. Game over, kurs kompletę. Dobra, dziękuję bardzo, tyle będzie z tej gry, nie ma sensu grać więcej. Widać o co chodzi, bezsensownie zrobiona. Po prostu... Nieprzemyślana. A zapowiadała się naprawdę fajna gra. No ale no niestety. Więc do usłyszenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Akorna.